Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się kolejnymi misjami głównymi. Czekajcie, sprawdźmy to. Gra nam tutaj podpowiada, że możemy się bujać na linie. I jak widzicie, tak to w praktyce wygląda. Okej, wagoniki nam już nie będą przeszkadzały. A my gdzie mamy teraz się udać? Na górę. No dobra, czyli na to wychodzi, że pewnie tutaj będziemy musieli przemykać. Wow. Kurde, nie wygląda to właśnie najlepiej. Ale jestem już chyba bezpieczny. Dobra. Jestem pewien, nic nie widzę, ale straciłem kontakt z oddziałem poszukiwawczym na dolnym poziomie. Dobra, zajdziemy go szybko od tyłu. I już raczej nic nie zobaczy. Pięknie, kolej załatwiony. Współczuję mu, z takiej wysokości teraz tutaj spaść. Bo zakładam, że od samego uderzenia od razu nie zginął. Teraz tak. My mamy iść na górę, ale tutaj coś ciekawego jeszcze mogę chyba znaleźć. A raczej i nawet tędy chyba mamy iść. Na to wygląda. Dobra, gdzie teraz? Jeszcze jakaś skrzynia do... tworzenia. Zblokowano łuk. Nowy sprzęcior. Dobra, lecimy na dół. Nie ma się tutaj co zatrzymywać. Zimno jest, jak będzie tylko jakiś obóz. Ja w ogóle Daylarę muszę przebrać. No, współczuję w takiej kurce tutaj biegać. A, nie zauważyłem ich. Jestem pod ostrzałem! Poszedł grana! Kurde, w takich kurtkach to będzie ich... Oj, coś się zgliczowało. W takich kurtkach to powiem wam, ciężko będzie w ogóle ich tutaj na raz zestrzelić. Widzicie? Dobra. Ci są załatwieni. Muszę uważać troszeczkę bardziej, bo ich nawet naprawdę nie zauważyłem. Mam możliwość wytworzenia... Młotowa. Ja jak tutaj zaskoczę i im tam wrzucę niespodziankę na święta. Podpalić go. Dobra, tam widzę jeszcze jeden tylko został, więc tym już tutaj się zajmiemy sami. Dobra, załatwiony. No dobra, mamy tutaj spokój na chwilę obecną. Nie wiem jak długo. Więc sobie ten teren tutaj jeszcze sprawdzimy. Przeczeszemy. I cóż, ruszamy dalej. Kurde, powiem wam, że oni nawet wyglądają jak jacyś turyści. A to tylko niestety pozory, jak widzicie. Byli dla nas tutaj strasznie negatywnie nastawieni. Dobra, tutaj już raczej nic nie będzie. Zobaczcie, wszyscy spaleni. Nic nie weźmiemy. Kolejny trup. I mamy jeszcze jakąś historyjkę.
Byliśmy głupcami. Nieostrożnymi, zuchwałymi głupcami. Myśleliśmy, że zdołamy powstrzymać... Co ja wam to będę skipował? Kto jest zainteresowany, niech sobie podczyta, bo nie chciałbym, żeby tutaj, kurczę, przez tyle czasu tutaj nam ciągle czytali te wiadomości. Was to pewnie zanudzi. Lepiej, żeby poświęcić te 2-3 minuty dłużej troszeczkę chyba na gameplay i w razie czego sobie zatrzymać materiał, jeśli ktoś jest zainteresowany. Zwróćcie uwagę, jak tu mamy piękne widoki, jak to jest czysta woda. Dziwi się, że ona nie zamarzła przy takich temperaturach. Dobra. Teraz jakoś tędy się musimy przedostać. Czekajcie, tutaj chyba. Wejdę na górę, wejdę. Dobra, to w ogóle jest nawet przejście, więc idealnie, zagrożenia żadnego nie słyszę. Na każdym praktycznie piętrze mamy jakieś różne tyrolki, którymi się możemy udać na dół, tak więc też problemem nie będzie. Mamy kolejną notatkę głosową. Mam problem. Zajebi. Okej. Czekajcie, tutaj jeszcze jakbym rzucił... A to raczej nie ma znaczenia, jakbym tutaj rzucił mołotowem. Dobra, lecimy dalej. Laro, jesteś tam? Utknąłem, Laro! Musisz... Jacob! Szlak! Powiem wam, że odnoszę wrażenie, że mogli go złapać i... Kurde, ale Jacob by nam tego raczej nie zrobił. Też nie wiem, czego się można po nim spodziewać. Boję się, że mogli go złapać i po prostu skłamał nas, że go... Nie każę sobie ci przechowywać i najcenniejsze znaleziska w tym sejfie. Otwórz mi. Kto ma palnik? Tak jest. Okej, pozostali z was. Niczego nie dotykać. Spiszcie wszystkie artefakty, jakie znajdziecie. Wszystko to pochodzi z kopalni? Tak. W ostatnich raportach jest napisane, że wstrzymali operację, gdyby go znaleźli w to miejsce. Powstanie musiało wybuchnąć podczas zamieszania. Starożytne. Napisy nie są po rosyjsku. Masz pojęcie, skąd to pochodzi? Mieszanka greckiego i chyba mongolskiego. Dobra, rzucimy im tam mołotowa. Nie, tylko zawiasek. To nie takie proste. Ach, nawet nie trzeba dobijać. Poszło gładko. Też mogłem to przestrzelić. No, ale dobra, było kilka rozwiązań, kilka możliwości. Skoro była butelka, miałem możliwość stworzenia mołotowa, no to też mówię, zrobię to. Pierwsza taka miś tutaj, która mnie naszła. Dobra, tutaj trzeba będzie rzucić mołotowem jednak. Chociaż wydaje mi się, że po takim wybuchu powinna też tutaj to pyknąć. Dziwię się, że tak to wyszło. A ja bym w ogóle tutaj strzałą prze... No, w ten sposób, dobra. Słyszałem, no proszę, mamy tutaj towarzystwo. Zaraz ich tam wszystkich spalę. Otoczyliśmy ją. No, a ona otoczyła was. Pięknie. Tam jeszcze mamy jakiegoś kolesia z karabinem. Dobra, tego już rozwalimy normalnie. A, kolejni. No chodź, wystaw się. Jacob,
A, tutaj są kolejni, kurde. Nie zauważyłem ich. Ja sobie tutaj zejdę na dół. Wciśniemy tą puszkę, tam sobie im rzucimy. No ale faktycznie tutaj zaraz wszystko wybuchnie niestety. Dostał? A jeszcze chyba żyje skubaniec. Muszę zwrócić uwagę na tutaj właśnie te miejsca, w których mógłbym strzelić i po prostu ich tutaj wysadzić w powietrze, ale też boję się, że jak ich tutaj wysadzę, to teraz wszystko spłonie. A nie chciałbym tego, bo trzeba dostać się na górę, nie? Jak widzicie. Aj. Potrzebny ogień osłonowy. Dostała! Strzelają do mnie! Odsunąć się! To sobie pistolet jednak. Dobra. No i znowu ci! Zabić ją! Teraz! Tak jest! Kurde! Otoczyliśmy ją! Powiedzcie mi, czy mamy tutaj jakieś... O, dobra, bo mam pomysł. Ale... Chciałem w to tutaj strzelić, o właśnie. Teraz pytanie, co tutaj jeszcze? Są jakieś pułapki na nich do zostawienia? Czekajcie, widzę, że tutaj mamy... Wezmę sobie tą butelkę. Może i ma tutaj tarczę, ale to mu nie pomoże, jak tutaj mołotowa rzucę. Mówiłem? Mołotowa jak rzucimy, to jest po nich. Po nogach ewentualnie. Nie. Tu widziałem kolejną butelkę. Pięknie, załatwiony. I to chyba wszyscy, jak widzicie, poradziłem sobie. Może nie idealnie, ale tam chyba jeszcze na górze ktoś jest. Kogoś widzę, że ktoś słyszę, znaczy, że strzela, ale nie bardzo widzę. Albo to strzela po prostu tutaj rozżarzony ogień. Okej, tutaj już raczej nic nas nie spotka miłego, tak więc uciekamy stąd. Czekajcie, bo tam ktoś też widzę strzela, może da się go tu jakoś dopaść. Co tam się wyprawia w ogóle? Ciekawie, to dobra, lecimy tam, bo coś tam się dzieje ciekawego. Teraz tak. A, tam tyrolka już jest zamontowana, dobra, lecimy. Noż... Myślałem, że po mnie. Się ratujemy nawzajem. Dzięki. Cieszę się, że nic ci nie jest. To tędy? Tak. W środku będzie ich więcej. Nie musisz tego robić. Tak łatwo się mnie nie pozbędziesz. Wciąż chcę odpowiedzi. A więc nie ma czasu do stracenia. I
No dobra. Ścieżka zabierze nas przez górę. Moi ludzie korzystali z tych dróg, dopóki Sowieci nie przybyli i zaczęli kopać. Co oni tu znaleźli? Coś, co ich zaciekawiło. Użyli maszyn i ładunków wybuchowych, aby kopać głębiej, wyrządzając dużo szkód. Wiele starych dróg zapadło się, ale teraz jest bezpiecznie. Cóż, przynajmniej tak było. Nie brzmi zachęcająco. Trójca musiała znaleźć stary sprzęt górniczy. Próbują dokończyć to, co zaczęli Sowieci. Nie ma innego przejścia. Obawiam się, że już go nie ma. To komplikuje sprawy. W czym tkwi problem? Mamy opóźnienie. Chwila, przewody są zardzewiałe, ale myślę, że mogę je obejść. Prawie... Zawalą całe to miejsce. Sowieci zniszczyli większość starych ścieżek. Te maszyny nie nadają się do delikatnej pracy. Musimy przejść niezauważeni. Tak. Krzysztof! Kurde. Wow! Powiedz jej, że trójka jest tutaj! Wiercą, ja pierdzielę! Dam radę tutaj... Kurde! Ale będzie znowu jazda bez trzymanki. Lara, leć, spadaj stąd! Kurde, zaraz mi wszystkie drogi zablokują, którymi mógłbym przejść. Dobra, troszkę się uspokoiło. Niestety Jacob tam utkwił prawdopodobnie, nie wiem czy on... Jacob, słyszysz mnie? Czy zasięgu nie będzie w ogóle? Dobrze. Musimy się jakoś dostać na górę. Czekajcie, chyba mogę... W porządku, mogę przywrócić zasilanie do konsoli. Nie wrócimy tam, skąd przyszliśmy. Musimy naprawić te pomysły. Wiem, chwila. Spróbuję czegoś. Dobra, podejdę nieco bliżej. Winda się zaczęła. Tor wygląda na zardzewiały. Dobra, rozejść. Znajdźcie coś do odblokowania. Słyszeliście? Prawda? Słyszę cię. To są tutaj! Dobra, załatwieni. Muszę sprawdzić panel sterowania. Przy takiej małej ilości tutaj ludzi to nie ma problemu, żeby ich rozwalić, ale robi się ciekawie. Martwię się, co się stało że z Jacobem. Czy on tam był w stanie w ogóle wrócić? Jak to się wszystko zapadło? A, czyli ten wagon trzeba będzie tutaj przesunąć pewnie. Jakie zdjęcie Lary, kurczę. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję sobie pograć w jakichś troszeczkę cieplejszych klimatach. Chociażby później. Teraz czekajcie. Sprawdźmy najpierw to, bo ona mówi o panelu sterowania. Szlak by to. Co teraz? Patendy. Po to ten wagonik był. Tam muszę się dostać. Przyda się. No, jak widzicie, dostaliśmy nóż. Teraz będzie łatwiej atakować tych przeciwników. Gdzieś ona albo atakowała czekanem tych przeciwników, albo też gdzieś tam łukiem swoim, więc była troszeczkę lipa. Przecinanie liny. A, dzięki, no ław, zobaczcie jak fajnie teraz. Będziemy mogli sobie to przecinać, rozwalać. No i teraz w końcu będę mógł wykonać sobie te rzeczy tam w tym takim obozie, tam gdzie mieliśmy te misje poboczne. Wcześniej właśnie zastanawiałem się, jak można to opuścić wszystko. Te skrzynie z jakimiś surowcami i tak dalej, ja nie miałem noża po prostu i widzicie, teraz będę mógł sobie to... Może jeśli przetnę te liny? Będę mógł sobie wszystko najnormalniej się tutaj po prostu odczepić. Okej. Pójdę tędy, żeby tam czasami... O, widzę tam jakaś snećka na dole mi miga. Pójdę tędy z tego względu, że nie chcę spaść, wiecie, nie chcę się zabić. I przechodzić tego wszystkiego od nowa. Coś mamy jeszcze.
Dobra. Czy trzeba przyznać, że ciekawie wygląda wszystko. Takie połączenie w spinaczce, wykorzystywanie różnych tutaj rzeczy. Kolejna wiadomość. Zwracam się z prośbą o jak... Okej. Nie sobie takie rzeczy tak spokojnie mogę czytać przy renderowaniu, przy montowaniu materiałów, tak więc... Wszystko potem będę doczytywał. Też zawsze mnie te rzeczy ciekawiły, co tam ciekawego tutaj nam... To jest część zaginionego miasta? Opowiadają. Widzicie? Mamy teraz informację o tych pułapkach. Wtedy nas gra informowała, że dzięki temu, że odkryliśmy ten grobowiec, będą nas tutaj takie rzeczy... będą takie rzeczy nam ukazywane na czerwono właśnie. Okej. W głównej jaskini zainstalowaliśmy już ciężki sprzęt i plan... No okej, czyli będzie tutaj gadka o tych tutaj całych robotach. Widzicie, mogę sobie to przeskoczyć. Ale tak się zawala, widzicie? Okej, możemy rozbić obóz, troszeczkę rozwinąć naszą postać. Znów jesteśmy rozdzieleni. Mam nadzieję, że Jacob żyje. Nie wiem, gdzie dokładnie się znajduje. Ot, cała historia mojego życia. Walczę o przetrwanie, ale o dziwo, jestem pełna nadziei. Dobra, to chciałem sobie ulepszyć. Wokół widzę niesamowite ruiny. Pewnie są częścią zaginionego miasta proroka. Co jeszcze jest prawdą? Boskie źródło. Czy ono naprawdę tu jest? Wow, zobaczcie to! Jaki my tu sprzęcior mamy. Tak więc dobra, my używamy tego zdecydowanie bardziej. Ja nawet nie wiem, czy ja go czasami wcześniej już nie odkryłem. Tak więc to jest zdecydowanie lepszy sprzęt. Teraz tutaj który jest najlepszy? Mniejsze obrażenia, ale jest szybszy. Weźmiemy ten pistolet. Powiększony magazynek, dobra. To by było tyle i jeszcze tutaj przebierzemy Larę w te... Nawet kilka to nam się pojawiło nowych stroi. Weźmiemy tą kurtkę chyba, co? Co mówicie? Nie będzie jej w tym gorąco? Nie, raczej nie powinno być. Myślę, że ona jest grubsza. Znaczy w sensie kurtka, a nie Lara. No dobra. To by było tyle. Lecimy przed siebie. Mamy jeszcze troszkę czasu. Te ruiny są niesamowite. O nie. Fajnie to wygląda. Zwróćcie uwagę, to mamy jakąś kaplicę, jakąś w ogóle tutaj. Wow, no prezentuje się to kozacko. To teraz tak. Anna chyba miała rację co do zaginionego miasta. Musi być gdzieś tutaj. Granat dymny. Nie, nie. Oni siebie nawzajem nie widzą. Tu nikogo nie ma. Przynajmniej w tej części. Tam są kolejni, widzicie, ale sprawdźmy jeszcze tutaj różne znajdźki. Towarzysze, potrzebna jest wasza odpowiedź na moje meldunki. Okej. Skał i lodu. Przy odrobinie szczęścia dojdzie do nich zakłócony sygnał i domyślą się, że żyjemy. Słuchajcie, jest ich pięciu. Tym bardziej powinniśmy wydostać się stąd. Zrobimy tak.
Kurde, nie, jednak chyba tego nie chcę wykorzystywać. Dziwię się, że jak tego zabierze ten... Aha, bo ten widzi wszystkich. Dobra, słuchajcie. Zbliża się, jesteśmy pod ostrzałem. Tamci się nie zorientowali. Dobra, więc tamtym rzucimy tego mołotowa. Podoba mi się to. Aha, to jest... Ja myślę, że tam koleś siedzi schylony tutaj i coś robi, grzebie przy tej tutaj maszynie. To nie był koleś i czterech ich się okazało było. Dobra, no to mnie zmylili teraz. Nowe narzędzie. Okej, okay, super. To raczej im potrzebne nie będzie. Więc wyrzućmy to tam gdzieś. Chociaż bardziej racjonalne było wyrzucenie tego gdzieś tutaj bliżej, a nie gdzieś tam daleko. I teraz co? Tu jeszcze mamy. Zrozumiałem, że nasz system komunikacji został uszkodzony w wyniku sabotażu. Prawda? Dobra. I teraz tak, lecimy tam zobaczyć, czy coś możemy z tym zrobić. Nie chciałbym tu spać, zwróćcie uwagę. Kto by się urwał. Wow, Lara, słuchaj, Lara. Tak się bawić nie będziemy, ja tylko się rozglądałem. Kurde, wygląda tak, jakby zaraz miał opuścić. Dobra, jestem już teraz, może to paść. Tylko chciałem zobaczyć sobie jeszcze jedną rzecz, wiecie? Co tutaj się znajduje tam po tej drugiej? Użyć pozostałych lin, aby wyrwać drzwi. Jeszcze raz, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Teraz mam się przedostać tam. Okej. Okay. Nie za bardzo nie słyszałem, co ona mówiła, wiecie? Próbował przez nie przejść. Tu nic nie wezmę, ale wychodzi o to, że mamy iść tam. Ona coś mówiła, że muszę używać wszystkich lin, aby gdzieś tam się przedostać chyba, nie? Coś w tym stylu mówiła. Bo jeśli ten samolot spadnie zaraz. Przejdziemy sobie tutaj. No wchodź, wchodź, bo zaraz spadnie i może wszystko się rozsypać. Wygląda na to, że będziemy musieli tutaj sobie to montować. Chyba coś z tym będę tutaj musiał zrobić. Czekajcie, to trzeba chyba odsunąć. Tam to trzeba podciągnąć wyżej. I wtedy dopiero. Na samochód musi spać prawdopodobnie, żeby te tutaj wrota się otworzyły. Dobra, i z drugiej strony pewnie będzie możliwość albo przecięcia, tak? No właśnie, jest możliwość przecięcia. Oż kurde! I teraz którędy ja przejdę, powiedzcie mi. Ja pierdzielę, wszystkie samochody pospadały. Lara, coś ty narobiła dobrego. Tam już raczej nie przejdę, będę musiał iść na obkoło. I potem pewnie coś jeszcze zrobić, bo to jest za mało, wydaje mi się. To wszystko wygląda naprawdę, jakby miało się teraz tutaj rozpaść w drobny mak. A, nie jesteśmy z powrotem. Wow!
Skąd oni wiedzieli, że ja tu będę? A, załatwione. Tak się kończy tutaj, kozaczenie. Zarobił. Osłania! Ogień kryjący! I ten zarobi heada zaraz. Ej, kurde, sama strzała mi tutaj wypadła. Dobra, podejdę do niego, może bliżej. Mówiłem, że zarobi heada i zarobił. Dobra. Aj, kolejni, cholera. Nie będzie tak łatwo. Czyżby to tyle? Jeszcze resztę wybijemy pistoletem. Dobra, dostał. Bo to nie wszyscy jeszcze. Czekajcie, tutaj widzę jakąś znajdźkę. Weźmy sobie ją już na spokojnie. W razie czego będę miał Mołotowa przy sobie. Znaczy, na razie go jeszcze nie robię, ale jak będzie trzeba, to... Jestem ciekawy, gdzie oni byli wcześniej. Coś mamy? Mamy jakieś znajdźki. Złota rękojeść miecza wysadzana klejnotami. Zapewne własność jakiegoś bizantyjskiego szlachcica. Możemy sobie sprawdzić. Ostrze miecza odłamało się u podstawy. Ciekawe, czy stało się to podczas bitwy. Tego się chyba raczej nie dowiemy już. Teraz pytanie, którędy? Tu mamy pułapkę, ale tam mamy też znajdźkę przy okazji, więc uważajmy. Monety, plecaczek. Dobra. Czysto. No patrzcie, kurde, jakie tutaj ktoś kosze zostawił, jakieś skrzynki z surowcami. Jeszcze im się to chciało tu zostawiać dla nas specjalnie. Do wiadomości osoby, która otrzyma ten meldunek, wkrótce umrę, a wraz ze mną... Dobra, umieraj, chłopie, sobie. No to kolorowo tutaj nie będzie teraz. Przydałoby się jakiegoś mołotowa zrobić. Czy coś. Mamy w ogóle obóz. A, jeden załatwiony. Tu mamy kolesia z pałką, więc... Kurde, znaczy cały zasłoniony jest. Nie da się nawet trafić, cholera, w ten. Co by tu wykombinować na szybko? Ty, może spierdzieli się w ognisko? Nie, niestety nie. Ale czekajcie, jak to on tutaj zanim przyjdzie, on jest tak zasłonięty tą całą swoją tą tarczą.
A, może rzucimy tutaj dymny granat i go troszeczkę... nie da rady. Ale! Kto go tutaj tak... Kto mu rzucił ten? Ale jazda, czekajcie, teraz pytanie, czy ja mogę tutaj się udać? Nie mogę. Ale ktoś tam rzucił mu granat i go rozwaliło. To było dobre. Jedziesz jakich masz kolegów? A tam jest ten skubany. Bo nie widziałem. I to będą wszyscy. Na to wygląda. Ja cię sobie wbiję na górę. Słuchajcie, kurczę, nawet nie zauważyłem, że ten odcinek już trwa, tak więc będę musiał sobie go w tym miejscu zakończyć. Jeśli wam się podobało, stawcie łapkę w górę i sprawdzacie w kalendarzu na jo2020.pl, kiedy będą kolejne odcinki, bo być może jeszcze i się dostaniecie kolejny. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!